Do czego alkoholik potrzebuje równowagi? Nie mam tu na myśli tego, żeby utrzymać równowagę i nie przewracać się. Chodzi o zachowanie równowagi w swoim życiu. U osób uzależnionych występuje brak równowagi. Jej zachowanie jest więc ważnym punktem w powrocie do trzeźwości. A brak równowagi może stać się przyczyną powrotu do picia, czyli nawrotu. Nadmiarowość jest wpisana w uzależnienie. Często zdarza się, że trzeźwiejąc alkoholik staje się innym cholikiem, pracoholikiem czy zakupoholikiem. W diagnozie mówimy o pośredniej zdolności kontroli nad zachowaniem związanym z piciem i silnym pochłonięciu sprawą picia. Brak równowagi jest więc czymś naturalnym w uzależnieniu, a stworzenie i zachowanie równowagi jest najważniejsze w procesie do trzeźwości. Co to oznacza? Alkoholik musi zmniejszyć swoją aktywność w niektórych obszarach życia, zwiększając ją w innych. Żeby to zrobić, trzeba najpierw spojrzeć na siebie i swoją przeszłość. Zauważ, że kiedy trzeźwiejesz i w życiu nie masz już miejsca na alkohol, powstaje dziura. Czas. Musisz ją zapełnić. Czasami robisz to za pomocą pracy, zarabiania pieniędzy. Przecież no musisz odrobić swoje straty. To jest dobre wtedy, kiedy trwa krótko. Jeśli trwa za długo, to zacznie brakować tobie czasu na sen, odpoczynek, rodzinę i znajomych. W końcu przyjdzie stres. Drugą sprawą z tym związanym jest to, że alkohol kiedyś miał zdolność do odstresowania ciebie. Problemy nie znikały, ale traciły na znaczeniu. Odsuwałeś je na później. Jak wiesz, na dłuższą metę alkohol jednak zabierał tą równowagę. Właśnie dlatego potrzebujesz organizować swój czas, by zachować tą równowagę. Terapia, ruch anonimowych alkoholików, rodzina, praca i przyjaciele. Na wszystko trzeba znaleźć czas. Bywa, że włącza się wtedy efekt wahadła. Ze skrajności popadasz w skrajność. To jak ze starym zegarem z wahadłem. By wprowadzić je w ruch, musisz je rozpędzić. Dopiero po pewnym czasie to wahadło zaczyna ruszać się miarowo i wybijać sekundy. Tak jest i z tobą. Trochę potrwa, zanim znajdziesz równowagę. Dlatego zadaj sobie kilka pytań. Już wiesz, jak wyglądało twoje życie w czasie picia. Odpowiedz sobie na pytanie, jakie sfery najbardziej zaniedbałeś w swoim życiu w czasie, kiedy piłeś. I pomyśl, na jakie obszary życia powinieneś teraz zwrócić więcej swojej uwagi. Wykonaj poniższe ćwiczenie. Przed chwilą prosiłem, żebyś zastanowił się, co najbardziej zaniedbałeś w swoim życiu w czasie picia i jakie obszary życia powinny wymagać teraz twojej największej uwagi. Wymień te sfery. Możesz wypisać różne. To, co jest dla ciebie ważne. Niektórzy wypisują pracę, wypoczynek, rodzinę, zdrowie, sprawność fizyczną, przyjaciół, środowisko fizyczne, czyli otoczenie, finanse, karierę czy rozwój osobisty. Wypisz 4 do 6 najważniejszych sfer twojego życia. Teraz narysuj koło i podziel je na tyle części, ile sfer życia wymieniłeś. Opisz te sfery na zewnątrz koła. Następnie zastanów się, na ile jesteś obecnie zadowolony z danej sfery swojego życia, na ile poświęcasz jej dużo czasu. Zaznacz to w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza poświęcam na to zbyt mało czasu, 10 poświęcam tyle czasu, ile jest to potrzebne, ile chcę. Oczywiście możesz skorzystać z przykładu, który zamieszczam w tym filmie. Popatrz na to jak na koło. Czy na takim kole jesteś w stanie dojechać, czy jest w miarę równomierne? Teraz zastanów się nad tym, jak chciałbyś, żeby to było w przyszłości. Weź drugą kartkę. Wpisz na niej te same wartości, które są dla ciebie istotne. I zaznacz, jaką wartość powinny one mieć. 0 nie mają najmniejszego znaczenia. 10 mają ogromne znaczenie. Zauważ, że jest związek pomiędzy tymi sferami. Jeśli będziesz chciał być maksymalnie, czyli z 10 punktów, zadowolony ze swojej pracy zawodowej, może to się odbić na życiu rodzinnym. Będziesz miał mniej czasu dla przyjaciół, znajomych i swojej własnej rodziny. Teraz odłóż tą kartkę i popatrz na nią z pewnego dystansu. Zwróć uwagę na to, czy równowaga rzeczywiście jest tobie potrzebna. Czy możesz i co możesz zrobić, żeby tą równowagę zachować. Pamiętając o tym, co mówiłem na początku filmu, że brak równowagi może być przyczyną powrotu do picia, przyczyną nawrotu. Warto, żebyś dbał o wszystkie strefy swojego życia, wszystkie jego sfery.
Jeśli masz z tym problem, skontaktuj się ze mną. Z chęcią odpowiem na Twoje pytanie. Do zobaczenia i pozdrawiam. Darek Dopierała. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji.